dobry wszystkim w kolejnym filmie. Właśnie dojechaliśmy na stację, ale musimy się odrobinkę zabudzić, ponieważ idziemy do Rukuru, czyli Muzeum Technologiczno-Naukowego. Ostatnio to mam bardzo dużo zainteresowań dotyczących różnych eksperymentów, więc stwierdziliśmy, że go tutaj zabierzemy, ponieważ Jasakę i Tomo byliśmy tutaj ostatni raz, jak Tomo miał 2 lata, więc było troszeczkę za szybko. Potem on tutaj miał wycieczki szkolne, no ale teraz idziemy właśnie razem. Tutaj macie panel, jeśli chodzi o bilety. Jeden dorosły kosztuje 520 jenów, a dziecko kosztuje 120 jenów. Takie twierdzi, że Tomo jest za darmo. Dlaczego Tomo jest za darmo? So, he didn't go to school yet. He's preschool children, so he's free. And if he is given inside Shizuoka City, also free. O, oh, yeah? Mogę powiedzieć? No, co? Jako ja z klasu dużo, no to masz piąski, nie? No. Dlatego od takiego zika mają. Mhm, zostawić parasolkę i wtedy dostaje się kluczyk na wymianę. Takie w sumie więzienie, ale przynajmniej jest szansa, że nikt ci nie ukradnie tego parasola, a dzisiaj jest taka średnia pogoda. I saw her and it mattered. She told me that she was concerned for my health, and I promised to get better, but she was only just concerned for herself. And now I fall so far, can't touch the ceiling. I don't know if you'll ever hear me. It's crowded now, needs all of it to be. I think I got it. Thought you were just friends down here. Idziemy po tonkatsu. W jednym miejscu odbiliśmy się od drzwi, bo okazało się, że restauracja w niedzielę nie działa. Co jest bardzo niespotykane, bym powiedziała. Więc cofamy się na stację po kotleta schabowego. Tak jak powiedział, że jednak sobie go nie odpuści, bo mieliśmy jeszcze kilka innych propozycji, ale powiedział, że jednak chce zjeść mięso. Tonkatsu kotlet restaurant was packed. After just 10 minutes. Yeah. We just walk around 10 minutes, then it's starting packed. So we ended up in Saizeriya, super cheap Italian restaurant chain. One pasta dish, the spaghetti aglio olio, just 300 yen. Osiem. Właśnie gramy z Tomo w planszówki. Jest godzina 7:37. Czekam aż takie wstanie, ponieważ w nocy wracał z Tokio, kończy już ten pop-up store. I dzisiaj musimy wybrać się do dermatologa, ponieważ już jakiś czas temu najpierw ja się bardzo mocno uderzyłam w nogę i potem jeszcze Tomo mnie kopnął, bo on przychodzi spać do nas. I pamiętam tylko tyle, że on chyba mnie walnął gdzieś w mięsień i teraz jak ten siniak zszedł, to zrobił się taki guzek i jest taki dość podłużny. Nie wiem, co mam z tym zrobić, mam nogę taką dziwnie pofalowaną. I teraz ty, teraz twoja kolej, ja rzuciłam. Więc chciałabym pójść zobaczyć, co to jest i czy to jest coś niebezpiecznego, czy to można jakoś usunąć, bo tak nie do końca mi się widzi, że ta noga tak wygląda. Czy powinnam nauczyć się żyć z tym? Z
tą zmianą na skórze, więc pójdziemy dzisiaj do lekarza, skoczymy po zakupy. Tomo może będzie miał dzisiaj basen w przedszkolu, bo ostatnio też było bardzo dużo zmian. Zapowiedzieli teraz, że w lipcu będzie szkolna wycieczka, będą jechali do planetarium i pojadą tam Shinkansenem. Yes. To jest jakieś pół godziny od nas, 6, ale to jakieś oszukane, ty chyba rzuciłeś jakąś inną cyferkę wcześniej. Bo ty tam chodzisz, kręcisz i tylko te szóstki byś chciał. A ja lubię tak jeden. No niestety, czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. No nie będzie te 5. Coś mnie tu próbuje oszukać, mam wrażenie. 4, 5. Karta. Więc tak jak mówiłam, właśnie Tomo będzie miał wycieczkę w lipcu. Pojadą do planetarium Shinkansenem, do Hamamatsu. Od nas to jest jakieś pół godziny właśnie tym pociągiem. Więc to jest tylko taki jakby dla starszych klas. Oni chyba też będą mieli jakąś nocowankę latem. To jest taka, wiecie, ostatnia przygoda dla klas kończących. No i też się zmieniło, jeśli chodzi o basen, bo przez ostatnie 2 lata było tak, że ten basen był codziennie, od poniedziałku do piątku, było gorąco, chyba że musieli tam zmienić wodę w tym basenie. Ale przez to, że woda wyciąga wszystkie siły z dzieci i te dzieciaki są potem takie zmęczone i marudzą, to pani w przedszkolu nie były w stanie wyrobić się z jakimś tam planem, który miały tam założony. I właśnie nie były w stanie nad tym nadążyć, więc teraz ten basen jest tylko 3 razy w tygodniu. Moim zdaniem jest to troszkę szkoda, przez to, że jest strasznie gorąco u nas. Od poniedziałku, jak po tym rukuru się ten deszcz uspokoił, to jest po 31-33 stopnie upałów tutaj. Teraz troszeczkę się uchodziło, ponieważ w nocy padało. Jest 27, jest szaleństwo, ale normalnie czuć to właśnie w powietrzu. Ale w weekend ma być znowu już 35 w niedzielę, też już po jakimś takiej większej ulewie, ponieważ już zapowiadałem, że znowu ma padać jutro i w sobotę, przez co musieliśmy znowu odwołać kemping, ponieważ ten weekend miał być kempingowy, no ale niestety, więc pójdziemy sobie na tańce z Tomo i też właśnie pani w tej szkole tańca zapowiedziała, że jakoś we wrześniu będzie występ w Shimizu, chyba nie wiem, czy będzie jakiś Matsuri, czy po prostu to jest jakiś tylko event związany z tańcem. No ale dzieci mają występować na scenie i oni jeszcze chyba nie do końca wybrali piosenkę. No bo teraz Tomo uczy się do Big Bang, Bam Bam Bam. Ale pani powiedziała, że może jeszcze zmienią, więc nie wiem, czy będą w stanie nauczyć się w ciągu jakby 2 miesięcy całego układu, przez to, że te dzieci właśnie z tej grupy takiej przedszkolnej chodzą tak troszeczkę w kratkę i chyba Tomo ma największą liczbę obecności niż pozostałe właśnie dzieciaki. No, przykręcaj. Tą. Drugą stronę. A! Ciasto urodzinowe dla Harry'ego. Właśnie wróciliśmy do domu, Taka i Tomo też już się rozbierają kękanie, bo byli jeszcze na chwilkę w kombini. Ja jestem też już po wizycie u lekarza i na szczęście okazało się, że wszystko jest w porządku, że nie są to jakieś zmiany nowotworowe, tylko jakaś ta tkanka pod spodem zwłókniała i trzeba troszeczkę poczekać, aż to się rozejdzie. Jest duża szansa właśnie, że ta noga wróci jakby do swojego pierwotnego kształtu. Więc muszę poczekać, ale oczywiście nie obyło się bez przygód w szpitalu, bo oczywiście musiałam na początku pójść jakby do dermatologa, który był też takim jakby lekarzem rodzinnym, więc ten lekarz w ogóle nie miał żadnego sprzętu ani nic takiego, ten gościu nie dość, że był takim dziadkiem i przyszedł z takim podejściem, że a po co pani tutaj przyszła? I on w ogóle powiedział mi, że
to, co mam na nodze, to jest to, że ja przytyłam i bardzo szybko schudłam po ciąży. Tylko że kiedy ja byłam w ciąży i kiedy ja przytyłam, i kiedy ja w ogóle schudłam i powiedziałam, że to nie jest ileś, ja nie mam tego ileś lat, tylko mam to już od jakichś 2 miesięcy. I właśnie dlatego, że się przywaliłam tym stanem, bo nas tu jest dość nisko. I jak się człowiek oczywiście śpieszy, to się nadział na ten stół. On w ogóle mówił o czymś innym, on w ogóle patrzył na coś innym tą swoją lupką, niż w ogóle patrzył na to zgrubienie, które mam na nodze. Ale nawet po swoich marudzeniach zapytał się, czy nie chce skierowania do większego szpitala, bo on nie ma tutaj sprzętu, żeby zobaczyć, jeśli się martwię, więc poprosiłam o to skierowanie. No i okazało się, że tego samego dnia można iść do szpitala takiego większego, ponieważ do godziny 11 przyjmują osoby, które mogą sobie wejść po prostu z ulicy, nie trzeba mieć żadnej rezerwacji przed czasem, na przykład jak w Polsce czasami na USG trzeba czekać miesiąc albo 2 miesiące. Tutaj mogą sobie jakby przyjść z ulicy. W sumie w ciągu 2 godzin udało mi się to wszystko załatwić i tam już trafiła mi się pani młodsza lekarka, obejrzała wszystko, zaznaczyła, wysłała mnie tam na ten skan, prześwietlili to, no i stwierdziła, że to nie jest nic poważnego właśnie i że wszystko powinno być ok, ale niestety, żeby trafić na takiego dobrego lekarza tutaj, na tego lekarza pierwszego kontaktu, jest naprawdę bardzo ciężko. Nie wiem, czy tak samo jest opornie w Tokio, czy tylko ci ludzie tak się, ja nie wiem, obawiają u mnie w mieście, o co chodzi, ale naprawdę nie lubię chodzić tutaj do lokalnych lekarzy, bo tutaj też ta medycyna, mam wrażenie, że głównie opiera się na tej takiej medycynie chińskiej, naturalnej. Więc oni mają jakby troszeczkę inne zasady, ale przynajmniej za USG i wizytę w szpitalu zapłaciłam około 60 zł, co wydaje mi się, że byłoby mało prawdopodobne właśnie w Polsce, bo musiałabym zapłacić tam dużo więcej, nawet jakbym poszła właśnie prywatnie, bo nie mówię o pójściu, wiecie, na NFZ, bo terminy, wiecie, różnie są, jeśli chodzi o lekarzy i specjalistów. O, i gdzie słyszałem? Igo? A jak ja jest? Słuchaj. Co to jest? Co to jest? Brawo. Dzisiaj oczywiście okropnie pada, ale patrzcie na moje borówki. Jest to pierwszy raz, kiedy hoduję takie owoce. Truskawki nigdy mi nie wychodziły. Tutaj akurat wyszły pierwsze właśnie borowy. Już są niebieskie, więc pewnie będę mogła je zerwać może jutro albo w niedzielę. A tutaj na Mercari ktoś sobie w domu hoduje maliny i sprzedawał krzaczki za bardzo małe pieniądze, więc też kupiłam 2 na próbę. Więc może też wyjdą jakieś owoce, może chociaż te krzaczki wyjdą mi lepiej niż truskawki. Jak możecie zobaczyć i usłyszeć, jest przepiękna pogoda, tylko kropi deszczyk, wcale nie leje, ani trochę. Gdybym wiedziała, że będzie dzisiaj taka pogoda, to bym chyba zrezygnowała z przedszkola dla Tomo. Bo do godziny 8 można zgłosić, że dziecko nie przyjdzie. Ale i ja, i Tomo żeśmy troszeczkę zaspali. No i okazało się, że jest ściana deszczu. A taka musiała wcześniej pojechać do pracy, więc też nie mamy co liczyć na podwózkę. Autobusem też nie dojedziemy do przedszkola, ponieważ mieszkamy w takim miejscu, że trzeba dojść albo nogami, albo rowerem. Rowerem jest niebezpiecznie, plus wszystko byłoby i tak mokre, więc bez sensu. No chodź, Misza. Więc idziemy. Troszeczkę się deszcz uspokoił, jeśli można to tak nazwać. Więc idziemy do przedszkola. Ja dzisiaj zrezygnowałam ze szkoły, bo stwierdziłam, że to jest bez sensu, ponieważ w zeszłym tygodniu też musiałam iść w najgorszym deszczu i byłam cała mokra i w drodze do szkoły, i z powrotem do domu. Więc siedziałam, dzisiaj sobie to odpuszczę i posprzątam na chacie. I od razu Jeremu też posprzątam w akwarium.
a że Tomo kończy się o godzinie pierwszej, to w sumie tylko będę miała sprzątanie i cały weekend będę miała już z głowy, bo takie ma wyjątkowo wolne. Tak jak już mówiłam, to miał być kempingowy wyjazd, no ale widzicie, co się dzieje. Niestety tak wygląda pogoda podczas tajfunu. Jednego dnia jest 35 stopni, a jednego dnia po prostu leje i nie widać końca tego deszczu. Jedyny plus jest taki, że właśnie się ochładza i w domu nie jest tak duszno, jak macie Tomo, który jest ogółem krzywo zapięty, bo tak się ubrał. No ale niech będzie, zaraz będziemy i tak w przedszkolu. Właśnie wróciłam do domu i muszę tylko zmienić spodnie, ponieważ są całe przemoczone od kolana w dół, no ale niestety widzieliście, jaka jest pogoda na dworzu. Ja już Was nie będę niepotrzebnie zanudzać, bo będę zabierała się za sprzątanie, więc spotkamy się dopiero za tydzień. Za wszystkie subskrypcje, komentarze i kciuki w górę serdecznie dziękujemy. Jeśli ktoś jeszcze nas nie subskrybuje, aby chciał, to serdecznie zapraszam do naciśnięcia guzika tam na dole i do zobaczenia. Pa, pa!